wszystkie słowa mam dobry dzień. O nic iż, o nic mnie nie bądź głowa, mam dobry dzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Na początku, na wstępie uprzedzę, że może to być dłuższy odcinek, ponieważ chcę powiedzieć dzisiaj chyba troszkę więcej. Jak niektórzy zauważyli, na pewno jest widoczny brak takiej regularności w moich filmikach, ale on nie wynika z lenistwa, on wynika po prostu z tego, że mam zwykłe, normalne życie, a żeby nagrać filmik, oczekuję na natchnienie duchowe i nie chcę wprowadzać tej cykliczności i regularności tylko po to, żeby ktoś śledził ten kanał. To nie jest moim zamiarem przede wszystkim. Moim zamiarem jest to, żeby tutaj wyeksponować Pana Boga i przybliżyć Pana Boga ludziom, którzy Go szukają po prostu. Ostatnimi czasy, będąc w pracy, zastanawiałem się nad ludźmi bogatymi i biednymi. I nagrywałem 3 filmiki już na ten temat i wciąż się zastanawiałem, czy ja mam prawo do tego, żeby w ten sposób mówić o ludziach bogatych i biednych. I dzisiaj, kiedy chciałem nagrać filmik, zastanawiałem się też, wybierałem sobie fragmenty, które mam pozaznaczane w Piśmie Świętym. Mówię, co by tu do ludzi powiedzieć? No i akurat mój wzrok padł po otwarciu Pisma Świętego, przewertowaniu paru kartek, na fragment, który wskazuje właśnie na bogactwo. Bogactwo materialne i bogactwo wiary. Ubóstwo materialne i ubóstwo wiary. I to jest takie potwierdzenie na to, że te myśli, które miałem kilka tygodni temu w pracy, chyba powinny być wyeksponowane tutaj w moim filmiku i przekazane tym wszystkim, którzy będą go oglądali. Zanim zacznę jednak czytać, a będę czytał dzisiaj z Pisma Świętego list świętego Jakuba Apostoła, bardzo gorąco zachęcam te wszystkie osoby, które jeszcze za Pismo Święte się nie wzięły. Proszę, abyście przeczytali ten list świętego Jakuba. To jest list tak prosto napisany na czasy dzisiejsze, na czasy przeszłe i na czasy późniejsze, ponieważ on dotyczy zwykłego, szarego, ludzkiego życia. Są tu takie wspaniałe, proste wskazówki, które ludzie mogą potem ewentualnie sobie cytować na Facebooku, Instagramie, a które naprawdę przemawiają do serca i do duszy. I stąd też często czekam z kolejnym wypuszczeniem odcinka, bo nie chcę scenariusza, nie chcę przygotowywania tego wszystkiego przez kilka godzin. To ma wypłynąć z serca, z duszy i muszę być przekonany, że to Pan Bóg chce, żebym wypowiedział te słowa, które właśnie teraz będziecie słyszeli. List świętego Jakuba Apostoła. Wiara nie ma względu na osoby. Rozdział 2, werset 5. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców Królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują, czyli Królestwa Bożego? I właśnie będąc w pracy, pracując sobie, rozmyślam i nagle mówię tak. Panie Boże, dlaczego bogatemu będzie ciężko wejść do Królestwa Bożego? Dlaczego będzie mu wejść trudniej niż wielbłądowi przejść przez ucho jelne? Dlaczego tak dyskryminujesz tych bogatych? Przecież pieniądze są też błogosławieństwem. One dają nam życie w komforcie. Możemy się nimi dzielić, możemy dzięki nim kupować dobre rzeczy, możemy kupować dzieciom książki do szkoły, kupić samochód, który nas dowiezie do kościoła. Dlaczego tak w negatywnym świetle przedstawiasz to bogactwo? Ale Panu Bogu nie chodzi o to, że pieniądze są złe, ponieważ obdarzył Salomona i mądrością, i pieniędzmi. Ale pieniędzmi obdarzył go dlatego, że najpierw Salomon poprosił o mądrość i wiedział Bóg, że kiedy da mu mądrość, to będzie mądrze zarządzał swoim majątkiem. I też trzeba bardzo na to zwrócić uwagę. Panu Bogu chodzi o to. Jeżeli jesteś człowiekiem skupionym tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniędzy i twoim bożkiem stają się pieniądze i kiedy wstajesz, bierzesz telefon, sprawdzasz giełdę, analizujesz jakiś wzrost, jakiś spadek, ile zarobiłeś, i skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, egoistycznie podchodząc do pieniądza, do jego wartości, do jego wydawania, mając w założeniu, że chcesz go zgromadzić i wykorzystać tylko i wyłącznie na swoje luksusowe życie, nie mając na uwadze innych ludzi, którzy są dookoła, nie masz zamiaru się tymi pieniędzmi dzielić z ubogimi, chcesz wykorzystać je tylko i wyłącznie dla siebie i do końca życia żyć w tym przepychu, to się Bogu nie podoba i na pewno będzie ci trudno wejść do Królestwa Bożego. Ponieważ Bogu nie chodzi o to, żeby te pieniądze były spożytkowane w ten sposób. Co z biednym, któremu codziennie brakuje, który myśli o tym, jak ja dzisiaj wyżywię moją rodzinę, jak ja zapłacę czynsz, czy ja kupię sobie kiedyś samochód, jak ja to wszystko ogarnę, jak zapłacę za leki, które mi są potrzebne do życia.
I wiecie, takie myśli zaczęły nurtować w moim sercu. I przychodzi moment, kiedy odchodzimy z tego świata. Leży ubogi na łożu i leży bogaty na łożu. Śmierci oczywiście. I bogaty mówi tak: Panie Boże, całe życie żyłem w niedostatku, ale byłem blisko Ciebie. Chodziłem do kościoła, wierzyłem głęboko w to, że moja modlitwa, którą do Ciebie kieruję, moja wiara, moja nadzieja w Twoje obietnice zostaną spełnione. Wierzę Ci, Panie Jezu, w to, że ten dom, który mi obiecałeś, a Jezus mówi, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, idę przygotować Wam miejsce, gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział. Bóg jest święty, Bóg jest prawdomówny. I On, to mieszkanie niezniszczalne, którego rdza się nie tyka, mól go nie zjada, mieszkanie na wieczność, On tam przygotował dla każdego. I kiedy taki biedny leży na łożu śmierci i mówi tak, co ja tak w sumie zostawiłem na tym świecie? Domu dobrego nie miałem, dobrze wyposażonego, samochodu nie miałem, ciężko mi było, ale teraz nareszcie przyjdzie ta Boża radość i chwała, w której będę mieszkał. A bogaty? Miał wszystko, żył w luksusach, jadł przepyszne jedzenie, uczęszczał na bankiety, znał wspaniałych i dostojnych ludzi. Ale kiedy umiera, to cały ten majątek spada na jego barki i staje się ciężarem jego myśli. Ponieważ on sobie zadaje pytanie, kurczę, nie poznałem w moim życiu Boga, to wszystko, co miałem, to całe bogactwo za chwilę zniknie i będę musiał je opuścić. Staje się to takie nieznośne. Ja tak o tym myślę, takie myśli doszły do mojego serca, że niektórzy biedni przez bogatych są postrzegani w ten sposób. On znowu idzie do tego kościoła, znowu do tego Pana Boga, prosić Go o litość, prosić Go o jakieś pieniądze, zamiast głupi wejść w internet, poszukać jakiejś aukcji, może poszukać jakichś pieniędzy, właśnie porobić jakieś inwestycje, to on chodzi i się modli w tym kościele do tego Pana Boga, a i tak żyje jak biedak i jest obdarty i nigdy w życiu mu się nie powodzi. I kto na łożu śmierci jest zwycięzcą, tak szczerze powiedziawszy? Bardzo zaczęły mnie te pytania nurtować, zacząłem sobie o tym rozmyślać, że nasze spojrzenie człowieka na człowieka jest czasami tak fałszywe i niewłaściwe, a Bóg zna nasze serca, Bóg wie, o czym myślimy, Bóg wie, czego my pragniemy w naszym życiu, więc kiedy już staniemy przed Nim, nie będzie wymówki, nie będzie tłumaczenia się, bo nawet zanim otworzymy nasze usta, Pan Bóg już przefiltruje nasze serca i On powie nam, patrząc na nas, co w naszych sercach jest. To jest niesamowite, to jest niesamowite. To po prostu powoduje, że ja wewnętrznie drżę, moje serce i moje wnętrze drży. I takiego filmiku, takim filmikiem chcę się z Wami dzielić, kiedy Pan Bóg decyduje, co mówić. Chciałbym to jakoś spuentować, że często jest tak, że bardzo się martwimy o pieniądze. Sam często się martwię i czasami mam tego wszystkiego potąd. Otwieram każdy filmik YouTube'a, w którym jest reklama, musisz dzisiaj zarobić, pokazują się ruletki, inwestycje, weź, zgarnij 5000 zł. I kiedy żyję tym, kiedy rano wstaję, czytam Pismo Święte i Pan Bóg mi mówi, nie troszcz się o to, co materialne, nie troszcz się o dzisiejszy dzień, skończ myśleć o przyszłości, ja Ci zapewnię przyszłość. I spotykasz na swojej drodze człowieka z kalkulatorem, który cały dzień liczy, mówi, ojeju, tutaj teraz straciłem na giełdzie, tutaj straciłem bitcoina, tu coś tam, to ciężko Ci jest, bo jego mowa zaburza to wszystko, w co wierzysz i co przeczytałeś tu rano. Ale jeżeli codziennie sobie powtarzasz słowa, które mówi do Ciebie Jezus, nie martw się o jutro. Dzień ma swojej biedy wystarczająco tyle, żebyś się martwił na zapas. Nie wiadomo, czy jutro wstaniesz. Więc kiedy idę tym torem, jestem spokojny i moje serce jest spokojne. I kiedy tylko coś zaburza, kiedy pieniądz zaburza to słowo, to zaczyna się wkradać w moje życie jakaś obawa, panika. Kiedy ten tłum za moimi plecami powtarza cały czas, musisz kupić dom, musisz kupić auto, musisz iść tym torem, którym my idziemy. Czemu jesteś taki inny? Czemu jesteś taki, że właśnie czytasz Pismo Święte? Czemu jesteś takim dziwakiem? Czemu nie chcesz podążać za nami? To wtedy człowiek dostaje rozstrojenia, nie tylko umysłowego, ale też duchowego. Dlatego często jestem nierozumiany, dlatego często ty jesteś nierozumiany, ponieważ ty słuchasz Pana Boga, a świat nie chce słuchać Pana Boga i zawsze będzie ten dysonans, tak? Rezonans? Dysonans bardziej. Ta różnica, bo świat tego nie rozumie, bo świat tego nie chce zrozumieć. Ja nie chcę słuchać świata, ja nie chcę słuchać liczb, kalkulacji, ja nie chcę słuchać inwestycji i prognoz. Ja chcę słuchać tego, co mówi do mnie Pan Bóg i gorąco Was zachęcam, ponieważ wtedy otwierają się oczy na świat, oczy duchowe, oczy umysłowe i przestajesz się lękać.
Bo jeśli Pan Bóg mi mówi, nie dbaj o to, co jest teraz, oczywiście rozsądnie dbaj o to, co jest teraz, oczywiście rozsądnie, ale nie przykładaj do tego zbyt dużej wagi. Najpierw moje słowo, najpierw to, co jest wiarą, to, co jest Boże, bo to Ci jest potrzebne do życia wiecznego. Te Twoje wszystkie kalkulacje, te Twoje inwestycje, one są Ci potrzebne tutaj, tylko dzisiaj. Beze mnie te wszystkie kalkulacje będą tylko kalkulacjami, jak w Matrixie, tymi cyferkami, które spadną na dno i się zniszczą i nie będzie ich. Także ja tylko gorąco zachęcam, przeczytajcie list świętego Jakuba Apostoła, bo to jest taki mądry, prosty list, warto poświęcić. To jest 6 rozdziałów. To zajmie Wam pół godziny, może mniej, ale to może zmienić całe Wasze życie i podejście do pieniądza. I jeżeli będziecie nawet ten list czytali dziennie i tylko ten list, oczywiście to mówię tak dla tych troszkę, którzy mają bardzo duży kłopot z Pismem Świętym, to on zmieni Wasze serce, na pewno. Jestem o tym przekonany. Dziękuję Panu Bogu, że mogę nagrać dzisiaj ten filmik, bo wiem, że to jest od Niego. Także wszystkiego dobrego z Panem Bogiem, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmikach.